Cześć, siemanko, z tej strony Becik, witam was w kolejnej recenzji samochodów z serwera JBB w GTA San Andreas Multiplayer, dokładniej w Multi Theft Auto. No i cóż, dzisiaj jestem w samochodzie, dokładniej w lawecie, który nazywa się, czekajcie, już wam mówię, Packer. Packer, fajna nazwa. Do pakowania i Packer, wiecie, że pompa siła. No i cóż, no do czego może służyć laweta? Przygotowałem tutaj sobie taki większy samochód, który może służyć jako przykład do tego, jak nasza laweta działa. Chociaż najpierw może zacznijmy od wyglądu zewnętrznego. Silnik, klakson. Klakson taki normalny. Kolor niebieski. Nie wiem, czy można zmieniać. Nie wiem, czy w ogóle można jakoś, że tak powiem, tuningować ten samochód. O! Nie. Bo to wtedy dodaje więcej kół. Nie, to nie dodaje więcej kół, to tylko zmienia koła. Jak to kozak? Dobra. Można sobie zmienić koła. Łe, no jeszcze o kurde, no to teraz, proszę państwa, czerwona taka lawetka młodzieżowa. Spoko, spoko. Co mogę więcej powiedzieć o niej? Widok z pierwszej kamery. No tutaj za dużo nie widzimy, bo jest za nami takie tego tam, wiecie. Dobra, nie przedłużając, przejdźmy do podnoszenia samochodu na naszą lawetę. Wiecie co, chyba muszę wziąć mniejszy samochód, bo ten to tak średnio jest za duży. Przede wszystkim przepraszam was bardzo za kłopoty techniczne, ale no, takie życie, prawda? Takie życie. Weźmy sobie przykładowo takie BMW M30, czy tam E30, już nie pamiętam. Też przed chwilą patrzyłem. Dobra, i spróbujmy zapakować to oto BMW na lawetę naszej lawety, że tak powiem. Duży łuk skręcania ma, bo w sumie to jest duży samochód. Dobra. Zobaczymy, czy da radę Oj. Powiem wam, że czekajcie, bo ja tu kamerę zmieniłem, a nie chciałem tego robić. No tak średnio, bo nie wiem, jak ja mam ten samochód teraz. No kurde. Ej, bo ja go zamocowałem chyba, wiecie? Albo nie. A wiecie co, jak ja bym zrobił tak? Jasna cholera, no. Dobra, wiecie co, ja może tym samochodem wjadę tutaj. Sorry, że tak przedłużam, ale to nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Samochód zatrzymałem, wysiądziemy i zobaczymy, czy da się przewieźć go. Więc tak, jeśli chodzi o jazdę, to na pewno jest ciężki samochód, tak łatwo się nim nie jeździ. Aczkolwiek, jeżeli chcecie odhalować jakiegoś sąsiada albo jakiegoś chama, który wam przeszkadza, to bardzo polecam samochód. Chociaż trzeba go odpowiednio zabezpieczyć, ponieważ jak widzicie, samochód zjeżdża, jeżeli jest niezabezpieczony. Ale tak ogólnie to laweta jak laweta, prawda? Służy głównie do odholowania, także nie ma się czego czepiać. Jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Ja samochód oceniam
7 na 8, ponieważ to daje inną skalę. Daje skalę dla ciężkich samochodów. Chociaż to w sumie damy 6 na 8. No i cóż, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano!